11 dzień listopada 2023 roku, święto niepodległości, czas na mecz Karina Gubin kontra rezerwy Górnika Zabrze. Kamil Chmielarz, witam i zapraszam. Jest to spotkanie 16 kolejki trzeciej ligi grupy trzeciej. Karina Gubin, jednolite kostiumy czarne, Górnik na biało i czas na składy. Goście rezerwy Górnika Zabrze w bramce z numerem 12 Mateusz Jeleń, numer 4 Hubert Ogórek, 18 Kacper Capiga, 8 Adrian Dziedzic, 9 Dawid Niedźwiecki, 10 Aleksander Tobolik, 11 kapitan drużyny Marcin Wodecki, 16 Mateusz Michalski, z 17 grać będzie Olech Trubnikow, 20 Mateusz Pawlak i z numerem 5 Mateusz Chmarek na ławce. Na swoje szanse oczekiwać będą Walion, Macha, Kulik, Pilch, Włodarczyk, Rogula oraz Mansfeld. Opiekunem Górnika Zabrze jest pan Arkadiusz Przybyła, drugim trenerem Marek Mazurek, asystentem trenera Grzegorz Żurek, kierownikiem Marek Majka. I za chwilę skład gospodarzy Karina Gubin. Mamy godzinę 13.04, troszkę nam to się opóźnia, ale już ma w ustach gwizdek sędzia główny tego spotkania Piotr Idzik. I już w tym właśnie momencie dał sygnał do rozpoczęcia tego spotkania. Karina Gubin, jednolite kostiumy czarne, Górnik Zabrze na biało. Skład gospodarzy w bramce z numerem 12 Dawid Radziński, numer 3 Damian Płonka, numer 8 Patryk Szymański, 17 Bartosz Rutkowski, ale najpierw może zobaczmy tę akcję Górnika. Pierwszy strzał na bramkę, to miało być strzał na bramkę, ale uderzenie było bardzo niecelne. Kontynuuje skład 17 Bartosz Rutkowski. Tak wygląda linia obrony, czyli Płonka, Szymański, Rutkowski. Dalej pomoc Kacper Staszkowian, 16, 7 Mateusz Nazar, 70 Wiktor Nakrebecki. On wskoczył w ostatniej chwili do składu. Od początku był awizowany Maciej Diduszko, ale Maciej doznał kontuzji na treningu, więc w tym meczu zagrać nie mógł. No i też pytanie, czy zagra za tydzień w Tarnowskich Górach. 14 Jakub Łoboda i trójka zawodników ofensywnych, 10 Przemysław Haraszkiewicz, 9 Denis Matuszewski i numer 6 Dominik Więcek. Na ławce Seweryn, bramkarz Szela, Antosiak, Diduszko, nowy nabytek Kozdroń, Konstanty, Kyzioł, Paraszczak, opiekunem Grzegorz Kopernicki. Teraz szansa dla Górnika, ale jest faul w ataku. Faulowany Haraszkiewicz i rzut wolny ma Karina Gubin. Drugim trenerem Piotr Leciejewski, kierownikiem Artur Maksymowicz. Już gramy. Bartosz Rutkowski. Ostatnie spotkanie w tym roku ligowe Kariny Gubin przed własną publicznością. Kolejne dwa mecze to już będą wyjazdy, a więc najpierw Tarnowskie Góry i potem spotkanie w Polkowicach rozgrywane awansem. Teraz Staszkowian miał dobry pomysł z tym prostopadłym podaniem do Dominika Więcka. Kibice oczywiście nagrodzili brawami tę próbę podania. W tej kolejce mieliśmy już jeden mecz. Wczoraj w Kluczborku MKS pokonał rezerwy Rakowa Częstochowa 3-0. Za chwilę zestaw tej 16 kolejki gier, ale najpierw mamy stały fragment gry w postaci rzutu rożnego, tak się wydaje. Tak, Dominik Więcek już piłkę ustawia w lewym narożniku. Pokazuje się do
rozegrania Wiktor Nachrebecki, ale Więcek jednak będzie szukał partnerów. Pokazał się ładnie Staszkowian, jednak Więcek wybrał inaczej. Jeszcze mamy piłkę, jeszcze jest przy piłce Karina Haraszkiewicz. Na prawej stronie kapitan drużyny. Aut dla Zabrzan. Jeszcze wcześniej chyba było przewinienie. Jest potrzebna pomoc medyczna, a więc teraz mamy czas, aby przedstawić Państwu zestaw tej 16. kolejki. Lechia, Zielona Góra, Pniówek, Pawłowice. Stiron Gorzów Wielkopolski mierzy się z rezerwami Śląska Wrocław, Karkonosze, Jelenia Góra, Górnik Polkowice, lider, rekord Bielsko-Biała kontra Gwarek Tarnowskie Góry, a więc nasz kolejny przeciwnik, Ślęza Wrocław, Warta Gorzów Wielkopolski, Unia Turza Śląska, Odra Bytom Odrzański i na razie outsider rozgrywek Starowice Dolne kontra Goczałkowice Zdrój. Górnik Zabrze przed tym spotkaniem. 11 miejsce w ligowej tabeli, 18 punktów, a więc tyle samo co Karina, tyle że lepszy bilans bramkowy, remisowy, 26 goli zdobytych przez Zabrzan, 26 straconych. Karina bramek strzeliła w tych rozgrywkach 18, a straciła bramek 22. Dawno już nie graliśmy w Gubinie. Ostatnio miało to miejsce 14 października, kiedy to podejmowaliśmy u siebie Starowice Dolne. Wygraliśmy 1-0 po bramce Denisa Matuszewskiego. Teraz mamy przerwaną grę. Piłka dla rezerw Górnika Zabrze. Zabrzanie bardzo dobrze wspominają ostatnią wizytę w Gubinie. Wygrali tutaj bowiem aż 5-0. Za to w rewanżu lepsza była Karina i w Zabrzu wygraliśmy 3-1. To jest piąte spotkanie w historii tych drużyn. Bilans bardzo wyrównany. Dwa zwycięstwa Kariny, dwa zwycięstwa Górnika, ani razu te ekipy nie remisowały. No i też dzisiaj takiego wyniku raczej nie przewidujemy. Któraś z drużyn pewnie sięgnie po pełną pulę. Też pytanie, co będzie z tym boiskiem? Miałem tutaj okazję przed tym spotkaniem przejść się po tej murawie. Boisko trudne, choć z daleka wygląda naprawdę bardzo dobrze. Gdzieniegdzie no są nierówności. Posypany piasek w niektórych miejscach, by ułatwić troszeczkę grę piłkarzom. Pytacie Państwo, gdzie odbędzie się mecz Pucharu Polski? Nie wiemy jeszcze, więc na pewno, jeżeli taką informację otrzymamy, to natychmiast poinformujemy. Oczywiście mówię o Piaście Gliwice, tak, którego wczoraj wylosowała Karina, ale o tym Pucharze Polski jeszcze będę miał dzisiaj okazję powiedzieć. Tymczasem szansa dla Górnika, ale nie zabrał się z piłką Mateusz Chmarek. Na razie takie piłkarskie szachy, badanie jednych i drugich. Czekamy na jakąś pierwszą składną akcję. Teraz Matuszewski wbiega w pole karne. Matuszewski, zgranie! No było tutaj chyba zagranie ręką, ale sędzia jednak niewzruszony i na wapno nie wskazał. Jeżeli chodzi o arbitrów dzisiejszego spotkania, Piotr Idzik jako główny, na liniach Mariusz Borkowski oraz Szymon Cyferkowski. Jest jakiś problem, niepotrzebna tutaj polemika. Bartosz Rutkowski coś tam krzyknął w kierunku arbitra i rozjemca tego spotkania ustnie napomina obrońcę Kariny. To była taka wychowawcza rozmowa, ale już możemy grę kontynuować. Mateusz Pawlak z aut. 8 minuta tego spotkania, 0-0 w Gubinie. Mateusz Michalski do tyłu, Hubert Ogórek do bramkarza, Mateusz Jeleń. A teraz Kacper Capiga. Dobrze, Staszkowian, Więcek, mamy piłkę, Więcek, ekwilibrystycznie, ale ładnie do Staszkowiana, Staszkowian w polu karnym, Staszkowian zablokowany, jeszcze kontynuujemy akcję, sędzia unosi w górę chorągiewkę, ta piłka już opuściła boisko, ale mamy kolejny w
tym meczu rzut rożny z lewej strony. I oczywiście Dominik Więcek. Okazuje się Wiktor Nachrebecki, ale Więcek raczej będzie szukał wysokiego Szymańskiego w polu karnym, a także jest tam Staszkowian, do niego zagranie Staszkowian, no widać, że to było przemyślane, jeszcze Więcek, jest jeszcze Staszkowian, ostry kąt, czy będzie strzał teraz, no i był bliski Darian Płonka. Pierwsze zagrożenie w tym spotkaniu odnotowujemy, 9. minuta, Darian Płonka nad poprzeczką. Jakub Łoboda, prawa strona, Dominik Więcek, dla niego prawa czy lewa nie robi żadnej różnicy, Nachrebecki, mięciutko, będziemy mieli chyba aut na wysokości pola karnego, ale nie, jeszcze walczymy tutaj, Zabrzanie wyszli obronną ręką i teraz próbują zrobić z tego kontrę i to na razie im się udaje, ale dobra interwencja Bartosza Rutkowskiego. Ale cały czas Zabrze, Wodecki, Trubnikow, Pawlak obok bramki. A więc w strzałach niecelnych w tym spotkaniu 1-1. No ale jeszcze bramkarze w tym spotkaniu niezmuszeni do interwencji. 10 minut meczu za nami. Środek najpierw. Środek! Wczoraj odbyło się, proszę Państwa, losowanie piłkarskiego Pucharu Polski. Miałem okazję je komentować na Facebooku Kariny Gubin. Duża frekwencja, wielkie oczekiwania. Teraz uwaga, błąd bramkarza Górnika, Więcek, Staszkowian, zgranie, szansa, ale tutaj ostatecznie ta piłka do Łobody nie trafiła. Ale od autu rozpocznie, na wysokości pola karnego, Karina Gubin. Zaraz dokończę pucharową myśl, ale jeszcze zostajemy przy akcji Kariny, Kacper Staszkowian. Za chwilę pewnie mocnym wyrzutem piłki będzie chciał uruchomić Szymańskiego. No Szymański to chyba najwyższy piłkarz na boisku, więc na pewno na niego Zabrzanie zwracają szczególną uwagę. Staszkowian na pole karne właśnie na Szymańskiego i mamy trzeci w tym meczu rzut rożny i trzeci z lewej flanki. To jest taki dobry moment Kariny teraz. Zabrzanie w głębokiej defensywie. No a podopieczni Grzegorza Kopernickiego szukają otwarcia wyniku. Dominik Więcek, tradycyjnie ręka poszła w ruch. I out. No od dobrych 2-3 minut Karina nie opuszcza połowy Górnika Zabrze. Kacper Staszkowian wytarł jeszcze piłkę o koszulkę. Jest ta murawa mokra. Teraz zgranie. Jeszcze raz piłka do Staszkowiana. Dobrze jednak Mateusz Chmarek, wybijają Zabrzanie w taki sposób, że będzie tutaj szansa na kontrę. I proszę, utrzymali się przy piłce, znakomicie tutaj się zastawił Aleksander Tobolik. Uwaga, pole karne, zabrakło strzału, jeszcze raz Tobolik, jeszcze raz dośrodkowanie i było blisko bramki samobójczej. Rzut rożny, pierwszy w tym spotkaniu dla gości z Zabrza. Rekord Bielsko-Biała już prowadzi z Gwarkiem Tarnowskie Góry 1-0, wynik na żywo. Unia Tuża remisuje z Odrą Bytom 0-0.
Lechia gra z Pniówkiem, też remis, no i również bez bramek w Gubinie, ale za chwilę może to się zmienić. Uwaga, piłka w powietrzu, no i wyekspediował futbolówkę Jakub Łoboda. Nazar, Matuszewski, do Więcka i teraz, ale trzeba ruszyć do przodu, bo tam nie ma wsparcia. Teraz dopiero Matuszewski, rusza też odważnie Haraszkiewicz, piłka do Matuszewskiego, ależ kapitalne zagranie. Matuszewski! Dlaczego tak? Ależ szansa Denisa, ależ szansa Denisa. Tam jeszcze Denis ucierpiał. Sytuacja była idealna do tego, by otworzyć wynik w tym spotkaniu. Może był tam jakiś kontakt, no nie wiem, VAR-u nie mamy. Także no, sędzia tej sytuacji sprawdzać nie będzie. No, ten VAR pewnie się tutaj w Gubinie pojawi podczas meczu z Piastem Gliwice, o ile to spotkanie tutaj będzie rozegrane. No ma problem Denis Matuszewski, jest poważny uraz Denisa. No mam nadzieję, że będzie mógł grę kontynuować. To twardy zawodnik, więc raczej szybko się, jak to się mówi, otrzepie i za chwilę wstanie i będzie tą grę kontynuował, choć patrzę teraz na Denisa i naprawdę wygląda to bardzo nieprzyjemnie i bardzo niebezpiecznie. No dobrze, póki mamy troszkę przerwy, no to mogę Państwu szybko jeszcze wspomnieć, że trafiliśmy na Piasta Gliwice. Piast Gliwice to obecnie 11 siła polskiej ekstraklasy. Dzisiaj Piastunki wybierają się do Łodzi na mecz z Łódzkim Klubem Sportowym, który jest outsiderem ligi, jest na ostatnim miejscu. Odwróć tabelę, a ŁKS będzie na czele. No ale nie wiem, czy dzisiaj... Tak, pewnie Piast pokona ŁKS, oczywiście jest faworytem bukmacherów, ale piłka nie takie widziała scenariusze. Wczoraj niesamowite rzeczy w Krakowie. Śląsk pokonał zespół Pasów, grając o dwóch zawodników mniej. Wrócił już Denis Matuszewski, to znaczy jeszcze nie wrócił, ale za chwilę może być powrót na boisko. Tutaj jakiś problem z piłką. Więc trzeba futbolówkę wymienić. Kacper staszkowiając autu. No Denis jeszcze utyka, ale myślę, że zaraz rozbiega i będzie w stanie grę kontynuować. Staszkowian na pole karne. Ta piłka troszkę mu się wyślizgnęła, ale jeszcze więcej zablokowany. Gdzie piłka? Rzut rożny będzie, tak. Także proszę Państwa, ten mecz z Piastem w grudniu. Zobaczymy, gdzie zostanie rozegrany. Cały czas wiceprezes Arkadiusz Mikołajczyk działa. Przy okazji pozdrawiamy wiceprezesa, który nas pewnie ogląda, bo dzisiaj nie mógł być na tym meczu. No i jeżeli tylko taka informacja się pojawi, no to na pewno Państwu przekażemy. Zapraszamy przy okazji na naszą internetową stronę, ale może o tym za chwilę, bo teraz Więcek na pole karne. Jeszcze Łoboda z daleka, ale ten strzał nie wymaga mojego komentarza. www.karinagubin.com.pl. Od dnia wczorajszego wystartowaliśmy z oficjalną stroną klubową, na którą Państwa zapraszamy. Wiadomości, zdjęcia, mecze, to wszystko znajdziecie na naszej nowej stronie. www.karinagubin.com.pl. A także zapraszamy na naszego fanpage'a, który rzecz jasna znajduje się na Facebooku. No ten mecz nam z minuty na minutę się rozkręca. 17 minuta tego spotkania. 0-0. Oprócz meczu Karina Gubin-Piast Gliwice, Pogoń Szczecin mierzyć się będzie z Górnikiem Zabrze. Oczywiście nie z rezerwami, tylko z pierwszym zespołem. Mecz odbędzie się w Szczecinie. Wisła Kraków, Stal Rzeszów, Arka Gdynia, Lech Poznań, Korona Kielce, Legia Warszawa, Raków Częstochowa kontra Krakowia, Jagiellonia, Warta Poznań i Stal Mielec przeciwko Widzewowi. Tak to wygląda na papierze. Olo, nie daj się wyciągać, stop! Od autu. Kacper Staszkowian. Pawlo niżej, przed niego, Pawlo. Mecz wyrównany, ale więcej ma z gry na pewno Karina. Faulowany Denis Matuszewski. No Denis ma problem. To jest jeszcze efekt tego wcześniejszego starcia.
No boję się, że będzie Denis musiał opuścić boisko. Oby nie. Ale no, patrzę teraz na wyraz twarzy Grzegorza Kopernickiego. Jest ona na pewno zafrasowana. Piotr Leciejewski właśnie teraz konsultuje się z Grzegorzem Kopernickim, no bo Denis ma jakiś tutaj problem z pachwiną, z kolanem. No, trzymam kciuki, żeby jednak był w stanie grę kontynuować, a jeśli nie, no to oczywiście będzie potrzebna zmiana. Mamy Kamila Antosiaka, mamy Huberta Konstantego na ławce, jest też szybki Dawid Paraszczak, więc na pewno jakieś zaplecze mamy. No, ale wiadomo, że Denis to jednak jest filar drużyny i tak naprawdę od niego zaczyna się ustalanie składu, a tymczasem pierwszy celny strzał na bramkę w tym spotkaniu w wykonaniu rezerw Górnika Zabrze, sprawdzony Dawid Radziński, ale widać, że rękawiczki dobrze przygotowane, ładnie się tutaj kleją, więc piłka przez Dawida złapana. No, zobaczymy, jak będzie biegał w tym meczu Denis Matuszewski, czy będzie robił te swoje sprinty, czy będzie włączał te swoje turbo, czy jednak włączy ten niższy bieg i będzie troszeczkę się oszczędzał. Rutkowski miękko. Tutaj mamy Łobodę i Górnik przy piłce. Wiadomo, że rezerwy Górnika też potrzebują tych punktów. Na razie spadek nie grozi jednym i drugim. Daleko od strefy spadkowej oba zespoły, ale punkty są bardzo ważne. Ciężko na pewno będzie powtórzyć Karinie sukces z poprzedniego sezonu, kiedy to Karina zajęła piąte miejsce w ligowej tabeli na koniec sezonu. W tym sezonie będzie to na pewno ciężkie do powtórzenia, ale walczymy. Ta liga jest bardzo wyrównana, tutaj każdy z każdym może wygrać. Od autu Karina, a konkretnie Damian Płonka. 21. minuta spotkania. W Gubinie 0-0. Powoli kibice Kariny zaczynają śpiewać. Teraz piłka do Matuszewskiego. Jeszcze Łoboda. Nazar. Chciał od razu z pierwszej piłki do Łobody. Piłka wraca jednak do Szymańskiego. Szymański. Radziński. Spokojnie przy piłce utrzymują się Gubinianie. Brakuje dzisiaj Rusłana Hrabowskiego. No i też pamiętajmy cały czas o Bartku Woźniaku, za którego trzymamy kciuki, żeby szybko wrócił do gry. Ale na pewno nie w tym roku. Myślę, że już na wiosnę powoli, powoli Bartek będzie do składu wprowadzany. Nie stój, tylko Lubku! Z autu Mateusz Pawlak. Na trybunach gorąca herbatka, jest zimno, ale pogoda ładna. Deszcz nam dzisiaj nie grozi. Świeci słońce, 10 stopni Celsjusza. W słońcu pewnie jeszcze cieplej. Jak na tą porę roku, to na pewno narzekać nie możemy. No teraz nie opanował tej piłki Mateusz Chmarek. No i teraz Pawlak do Jelenia i Górnik rozpoczyna akcję od początku, od podstaw. Ale bardzo szybko się przenieśli na połowę Kariny. 2-3 podania i już są. Faulowany był przez Więcka Trubnikow, ale sędzia pozwolił grać dalej. Teraz strata, może to wykorzystać Matuszewski do Łobody. Nie w tempo, ale jeszcze przy piłce będzie Jakub Łoboda. Piłka jednak wybita i jest Damian Płonka i Dawid Radziński. No szkoda, z tej kontry nic nie wyszło. Spokojnie, ej, Olo! Trzymaj, środek, czekaj, środek! Rutkowski, Szymański, Nachrebecki,
To on wprowadził Karinę Gubin do 1-8. To jego bramka w Krośnie Odrzeńskim przeciwko Stali Stalowa Wola sprawiła, że wczoraj przeżywaliśmy wielkie emocje, ale też przyznajmy szczerze, że szybko ta nasza Karina została wylosowana, bo już w drugiej parze, pierwsza para to była para Pogoń Szczecin Górnik Zabrze. Potem w drugiej parze wylosowano Piasta Gliwice i oczywiście dołączyła Karina Gubin, jako że gramy w niższej klasie rozgrywkowej, to oczywiście mecz będzie u nas. Choć też były takie plany, że jak trafimy na lepszy zespół typu Legia Warszawa czy Lech Poznań, to taki mecz zorganizujemy na wyjeździe, na Bułgarskiej czy na Łazienkowskiej, ale to już za nami, może w ćwierćfinale, a tymczasem szansa dla Górnika była, ale ten strzał ostatecznie w światło bramki nie powędrował. Uderzał Aleksander Tobolik. Dobrze tam, idealnie mu tak, znaczy idealnie. Ponad 20 minut do zakończenia pierwszej połowy w Gubinie przy Sikorskiego 89. Wciąż bramek nie oglądamy. Pawlak, Jeleń. Wodecki zewnętrzną częścią stopy do Chmarka, pole karne, dobrze tutaj interweniuje Damian Płonka i teraz Więcek do Matuszewskiego, nie było spalonego, ale te podanie Więcka też dokładne nie było niestety. Wściekli kibice, no ale tak bywa czasem. Też weźmy pod uwagę, że to boisko jest nie do końca równe i czasem takie kiksy mogą się przytrafiać. Teraz Czyszka! Brawa Lazar! Na Chrybecki, Wodecki, na pewno na Wodeckim spoczywa wielka odpowiedzialność, rzut wolny dla Górnika Zabrze. Jeżeli, proszę Państwa, macie jakieś uwagi do naszej transmisji, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to oczywiście zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku, tam możecie pisać, my to potem odczytamy i ewentualnie będziemy korygować, poprawiać, ale powinno być chyba wszystko w porządku. Rzut wolny dla Górnika Zabrze. Na 30 metrze od bramki. Odległość daleka, ale jest to na pewno pozycja na oddanie strzału. No może troszkę mniej, 28 metrów. Czy to będzie bezpośredni strzał, nie wiem. Cały czas trwa konsultacja między piłkarzami Górnika. Pablo! Strzał, ale hen wysoko panu Bogu w okno. Marcin Wodecki. Na niego warto zwrócić szczególną uwagę, jeżeli chodzi o Górnik Zabrze. Wychowany Krowu Rybnik, ale w latach 2007-2014 piłkarz, który no, był kluczową postacią w Górniku Zabrze. Oczywiście mówię o zespole pierwszym. To były świetne czasy Marcina Wodeckiego. Rozegrał w zespole seniorskim aż 64 spotkania. Strzelił w nich 8 bramek. Potem były takie kluby jak Odra Wodzisław czy GKS Tychy, a także Podbeski Dziebielsko-Biała. Nawet w latach 2008-2010 Wodecki grał w reprezentacji Polski do lat 21. Tam też strzelił jednego gola w 7 występach. W reprezentacji Polski nigdy nie zagrał, choć był bliski powołania, ale jednak tego powołania ostatecznie nie otrzymał. Także piłkarz na pewno bardzo doświadczony, rutynowy i wciąż, mimo upływającego czasu, w dobrej, świetnej, bym nawet powiedział, dyspozycji. Nazar.
Ja dobra, nic, nic. Hazar. Olo, olo, olo. Uruchomił tutaj na lewej stronie Rutkowskiego, ale Rutkowski źle zagrał do Więcka i piłkę ma już Górnik Zabrze. 29. minuta spotkania. Mało się dzieje w ostatnich fragmentach. No szkoda, że ta piłka nie trafiła do Matuszewskiego. Zabrzanie. Piłka, no tutaj do Wodeckiego zagrana, ale Wodecki był na pozycji spalonej. Nie do końca się zgadza z tą decyzją arbitra, ale jednak offside był. Dobry tutaj ruch ze strony obrońców Kariny. No i to zmyliło Wodeckiego, który stał w miejscu. I został sprytnie w pułapkę offside'ową złapany. Zaraz sprawdzimy, czy coś się zmieniło na innych stadionach. Tak, mamy bramki, proszę Państwa. Rekord Bielsko-Biała. Gwarek Tarnowskie Góry, 1-1, a więc sensacyjne wyrównanie. Przypomnę, że rekord jest pierwszy w ligowej tabeli. Mamy też remis 1-1 w meczu Unia Turza Śląska, Odra Bytom-Odrzański, a tymczasem Górnik Zabrze pole karne. Zgranie i było blisko w ostatniej chwili ten strzał zablokowany. No i teraz Przemysław Haraszkiewicz wybija piłkę. Przestraszyłem się, że to leży znowu Denis Matuszewski, ale nie, nie, spokojnie, uspokajam, to nie Denis Matuszewski tym razem. Kontuzji doznał. Chyba. No właśnie. Wiktor Nachrebecki. Tak, Wiktor leży na murawie. Tak jak mówiłem, dzisiaj miał za Wiktora grać Maciej Liduszko, ale on też w ostatniej chwili nabawił się urazu. Mamy bramkę w Zielonej Górze. Lechia przegrywa z Pniówkiem Pawłowice 0-1. No a więc teraz ciekawie wygląda ta tabela na żywo. Warto byłoby dzisiaj zdobyć 3 punkty, ale jak Państwo widzą, ten mecz naprawdę jest trudny do grania. Pierwszy zespół Górnika Zabrze zagra jutro w Mielcu ze Stalą. Teraz szansa dla gości. Będzie bramka. Górnik na prowadzeniu. A gola zdobył z numerem 5. Mateusz Chmarek. Troszkę zawahania. Błędy tutaj w defensywie. Brak koncentracji. No i tak to się skończyło, proszę Państwa. Karina Gubin. Górnik Zabrze 2. 0-1. 32 minuta. No i teraz może ten mecz nabierze tempa, nabierze rumieńców, nabierze Karina, takiej większej werwy do walki. Początek ciekawy, setka Matuszewskiego. I tak naprawdę pierwszy, mocniejszy, poważniejszy wypad Górnika z piłką w pole karne Kariny kończy się golem. Nazar przy piłce. Był bliski straty Płonka, na szczęście. Aut dla gospodarzy. Ponad 12 minut do zakończenia pierwszej połowy. Zobaczymy, jak ten stracony gol podziała na morale Kariny.
Tak jak już wcześniej Państwu mówiliśmy, puchar pucharem, ale w lidze też te punkty trzeba robić. Na pewno to w grudniu będzie wielkie święto tutaj. Rozmawiamy cały czas, układamy koncentrację. Ale zanim to nastąpi, no to jeszcze przed nami ważne mecze ligowe w Tarnowskich Górach, a także w Polkowicach. I tam też będzie bardzo trudno o punkty. Gwarek gra bardzo dobrą piłkę. Nawet teraz to pokazują, remisując na wyjeździe 1-1 z liderem, rekordem Bielsko-Biała. Teraz była szansa na 0-2. Tak powinno to się zakończyć. Dawid Niedźwiecki nie wierzy. No bo to była sytuacja stuprocentowa. Tak, żółta kartka dla fotoreportera, który stoi za blisko. A więc teraz tutaj musi sędzia upomnieć. No a kibice domagają się żółtej kartki dla pana fotografa. Z 5 metra. Dawid Radziński jeszcze upominany fotoreporter. To jak tak to będzie wyglądało, to zaraz kartka czerwona, tak, dla fotoreportera. No dokładnie, też tutaj powinien być jakiś plastron, tak jak ma nasza Aleksandra Dryk. Która pewnie już ma kilka ciekawych ujęć z tego spotkania, oczywiście zdjęcia. Z tego meczu też będziecie mogli Państwo oglądać na naszym profilu na Facebooku, a także na internetowej stronie. Myślę, że te zdjęcia pojawią się albo dziś jeszcze wieczorem, albo jutro rano, ale raczej ta druga opcja. I też oczywiście ten mecz na YouTubie będzie w retransmisji przy okazji Państwa. Także zapraszam na nasz kanał do subskrybowania. Coraz więcej mamy tych subskrybentów. To cieszy. Nie cieszy nas póki co tylko wynik tego meczu, ale dużo czasu jeszcze, więc tutaj wierzymy, że jeszcze się coś zmieni. Ale też mówiłem przed rozpoczęciem meczu, że no, z Górnikiem Zabrze gra nam się ciężko. Szczególnie tutaj, bo no, ta ostatnia wizyta była bardzo nieciekawa. Pewnie już piłkarze o tym zapomnieli, choć no, wynik poszedł w świat 0-5. Na pewno nie tak to miało wyglądać, ale rewanż w Zabrzu był już udany. Wygrała Karina 3-1 i ostatecznie remisową między tymi zespołami. Lepszy bilans bramkowy Górnika, ale punktowo równo. Radziński. Troszkę brakuje nam pomysłu, ale też Górnik świetnie ustawiony. Więcek faulowany, ale gramy dalej. Więcek może teraz. Więcek do Matuszewskiego niecelnie, ale jeszcze Więcek przy piłce. Prawa strona wolna, jest tam przecież niepilnowany kompletnie. Haraszkiewicz, Więcek z daleka. Nie, nie, to nie było dobre. Haraszkiewicz aż prosiło się, żeby tutaj podać piłkę do popularnego Harry'ego. On był sam niepilnowany na prawej stronie, a przecież jest znany z tego, że potrafi przyspieszyć, potrafi depnąć, jak mówiąc kolokwialnie. No i tutaj akurat Dominik się w tej sytuacji nie popisał, ale liczymy, że będzie lepiej w kolejnej akcji. Na Chrebecki. Faulowany, czy też nie? Sędzia pokazuje, że było to czyste zagranie i rozpocznie Karina od autu. 8 minut do zakończenia pierwszej połowy. Cały czas trwają tam dyskusje przy linii bocznej pomiędzy trenerami Grzegorz Kopernicki i Piotr Leciejewski. Będzie trzeba pewnie coś w drugiej połowie zmienić. Byłoby pewnie dobrze, gdyby jeszcze w tej pierwszej części coś ciekawego się wydarzyło po stronie gospodarzy. Staszkowian, no dlaczego nie zagrywa teraz do Łobody? On jest sam niepilnowany. Kacper jednak będzie tutaj wyrzucał piłkę daleko na pole karne. No i to było nawet niezłe. Jak to się zakończy? Nazar jeszcze przy piłce. Nazar do Rutkowskiego. Rutkowski
czy się obróci. Obrócił, ale piłkę niestety stracił. Dominik Więcek, Staszkowian, Wodecki do szybkiego Chmarka. To on strzelił bramkę w tym spotkaniu w 32 minucie. Chmarek, przepuszczenie piłki. Niebezpieczna sytuacja, już zdążyli wrócić piłkarze Kariny, absolutnie tam oczywiście o rzucie karnym mowy być nie może. Więcek, Więcek na prawą stronę i teraz idziemy w drugą stronę z tą akcją, ale no te podanie też dalekie od ideału, ale piłka cały czas w posiadaniu gospodarzy. Nie mógł ten, Mijaś tam był? Grzesiu, Mijaś tam z pierwszej. Kurwa, po co on się jakoś odwracał? Pierwszą kurwa na prawą miał. Szymański, Rutkowski. Łoboda. Błonka, Nazar, strata, a i teraz będzie niebezpieczna sytuacja, dwóch na jednego, na szczęście dobrze ustawiony Rutkowski obronił tę sytuację. Staszkowian, Staszkowian sam schodzi do środka, Staszkowian szukał faulu, sędzia jednak niewzruszony i gwizdka nie użył, czysto Więcek. Piłka dla Kariny powinna być, tak jest, rzut wolny dla gospodarzy. Coś tam znowu niepotrzebnie odpowiedział sędziemu Adrian Dziedzic. Pyskówka kończy się upomnieniem w postaci żółtej kartki. Dawaj Adi, dawaj, już ej! Denis. Coraz bardziej zniesmaczeni kibice, zaraz będzie pewnie piłka dla Górnika, jeżeli tak będziemy długo ten rzut wolny rozgrywać. Rutkowski i Nachrebecki, piłka właśnie do tego drugiego, Więcek, faulowany przez Tobolika, Aleksander Tobolik też ma występy w pierwszym zespole Górnika na swoim koncie, teraz Szymański. Nachrebecki tracimy, ale na szczęście naprawił ten błąd Wiktor Nachrebecki, Damian Płonka. Matuszewski, mniej ostatnio widoczny. Łoboda, teraz świetnie, właśnie tego brakowało. Rozciągnięcie gry na lewą stronę do Staszkowiana. Staszkowian do Więcka, Więcek już jest w polu karnym, Więcek. Sekwencja zwodów, Więcek cały czas on. Rutkowski, czekamy na dośrodkowanie, długo przy piłce Karina. Mozolnie tutaj te akcje konstruuje. Jeszcze jest Staszkowian, jeszcze Więcek. I piłka dla Górnika, czy też dla Kariny będzie aut. Jednak zdążyli tutaj Zabrzanie, Nachrebecki, Staszkowian, odzyskujemy, ale tylko na chwilę. Ale też dobrze Rutkowski, Staszkowian, Nachrebecki, cały czas lewa strona boiska. Twardo, mocno walczą jedni i drudzy, nie brakuje tutaj walki, determinacji, zaangażowania, ale już wrócił Wodecki. I teraz poszli do przodu piłkarze Górnika, ale kontry z tego nie będzie. Płonka. Płonka rusza sam, odważnie, Płonka faulowany i będzie rzut wolny, szybko już rozegraliśmy, teraz wrzutka, szansa, ale nikt nie zamyka. Może jeszcze zdąży Staszkowian, nie zdąży. Ponad dwie minuty do zakończenia pierwszej części spotkania. Wciąż przegrywamy 0-1. W 32 minucie bramkę strzelił Mateusz Chmarek.
Od autu górnik. Na pewno będą chcieli zejść do szatni z takim wynikiem. To gdzieś na pewno u skrzydla. Jeleń. No tutaj niebezpiecznie tą piłką grają gracze z górnika Zabrze. Pokazuje trener, zmieńcie stronę. Idźcie z tą piłką do przodu, bo za chwilę może nastąpić strata. I tak się właśnie stało, ale jeszcze górnik tę piłkę odzyskał. Teraz świetnie, wysoko zagraliśmy pressingiem. Piłka odzyskana przez Karinę. O to właśnie chodzi. Świetnie, teraz więcej. Ależ gramy. Rutkowski sam. Faulu jednak nie było i tutaj ręka chyba odgwizdana u Rutkowskiego. No, na razie nie możemy mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń do prowadzenia tego spotkania przez pana Piotra Idzika. Arbiter też, który ma na swoim koncie mecze w pierwszej lidze. Mieliśmy okazję parę słów przed meczem zamienić. Teraz Płonka, Matuszewski, Łoboda, strata i górnik w kolejnej kontrze. Wodecki się rozpędza, Wodecki jest w polu karnym, Wodecki zgranie i co? I tutaj dobrze interweniujemy, ależ było niebezpiecznie. Wodecki szukał Chmarka, ten mógł trafić w tym meczu po raz drugi, ale dobrze obrońcy Kariny Gubi. Ostatnie sekundy pierwszej połowy, sędzia dolicza 2 minuty do podstawowych 45 w pierwszej części. No więc jeszcze 120 sekund pogramy w pierwszej połowie. Rzut rożny dla górnika. Wodecki w roli głównej przeciągnął jednak ten dośrodkowanie, ale jeszcze jest strzał, jeszcze zamieszanie. Co tam się wydarzy? Jeszcze tutaj mamy bilard, chaos w polu karnym, ale teraz wychodzi Matuszewski. Matuszewski, szkoda, że piłka nie trafiła do Więcka, ale jeszcze naciska Łoboda. I Mateusz Jeleń. Staszkowian, Więcek do Staszkowiana, ładnie to rozegraliśmy, Staszkowian, no jeszcze szukamy tego gola do szatni, Staszkowian do Nazara, Nazar na prawej stronie, kompletnie niepilnowany, Haraszkiewicz, Nazar faulowany, ale sędzia pozwala grać dalej, Haraszkiewicz szuka strzału, Haraszkiewicz zablokowany i teraz piłka już wyekspediowana przez Huberta Ogórka, no Ogórkiem to on na pewno nie jest, świetny piłkarz, świetny obrońca, żółta kartka za wcześniejszy faul. I chyba też sędzia wrócił do tego przewinienia, a więc będzie za chwilę rzut wolny dla Kariny, tak mi się wydaje, czy też źle to odczytałem. Wydaje się tak, że to będzie rzut wolny dla Kariny, a więc jeszcze szansa na to, żeby doprowadzić do remisu przed końcem pierwszej połowy. Czy jednak aut? No bo już po prostu zgłupiałem. Na pewno była kartka dla zawodnika górnika, ale chyba jednak aut, tak. Tak, bo sędzia puścił grę, więc no nie mógł już do tego wrócić. Też byłem z początku zdziwiony, więc dobrze. Kartka jest, ale oczywiście zaczniemy od aut. Staszkowian. Zgranie, zamieszanie, czy tam oddamy strzał? Nie oddamy. Na Chrebecki bardzo dobrze. Na Chrebecki świetnie do boku, do Więcka. Więcek zaprasza do akcji tutaj Matuszewskiego. Matuszewski, ostry kąt. Troszkę się Denis zawahał. Wcześniej mógł uderzać. I na pewno byłaby z tego większa korzyść. A tak tylko, a może i aż rzut rożny. Ostatni akord tej pierwszej połowy. Jesteśmy już po doliczonym czasie gry. Dominik Więcek. Ostatnia szansa, by wyrównać przed przerwą. Piotr Idzik zaprasza piłkarzy do szatni. Czy jeszcze pozwala grać dalej na Chrebecki? Więcek. I to będzie chyba już koniec. Teraz kanał założony. Nazar. I kończymy granie w pierwszej części spotkania. Karina Gubin 0,
Górnik Zabrze 2-1. Oczywiście rezerwy Górnika Zabrze prowadzą tutaj jedną bramką. Bramkę zdobył w 32 minucie Mateusz Chmarek. Kwadrans dla Was, kwadrans dla mnie, kwadrans dla piłkarzy, kwadrans dla kibiców i trenerów. To tyle. Jeszcze przeliczył sędzia piłkarzy, czy się wszystko zgadza. Oczywiście rozpoczynamy drugą część spotkania w obecności 22 zawodników. Na szczęście nikt nie został wykluczony. Były chyba tylko dwie żółte kartki w tej pierwszej połowie. Mecz ogólnie jest wyrównany, ale to Górnik prowadzi, a Karina musi martwić się o to, by jak najszybciej wyrównać i jeszcze starać się odwrócić losy tego spotkania. Żadnych zmian nie odnotowaliśmy podczas trwającej przerwy, więc prawdopodobnie w takich samych zestawieniach wyszli jedni i drudzy, a więc Górnik Zabrze Mateusz Jeleń, 12-4 Hubert Ogórek, 18 Kasper Capiga, 8 Adrian Dziedzic, 9 Dawid Niedźwiecki, 10 Aleksander Tobolik, 11 kapitan Marcin Wodecki, 16 Mateusz Michalski, 17 Olech Trubnikow, 20 Mateusz Pawlak i zdobywca bramki numer 5 Mateusz Chmarek. Na ławce Walion, Machta, Kulik, Pilch, Włodarczyk, Rogula i Mansfeld. Opiekunem Arkadiusz Przybyła. Teraz Górnicy, ależ tutaj odważnie ruszają z tą akcją, ale jednak ostatecznie pogubił się nieco Aleksander Tobolik i tę piłkę stracił. Skład gospodarzy: Karina Gubin w bramce, numer 12, Dawid Radziński, dalej 3, Damian Płonka, 8, Patryk Szymański, 17, Bartosz Rutkowski, 16, Kacper Staszkowian, 7, Mateusz Nazar, 70, Wiktor Nachrebecki, 14, Jakub Łoboda, 10, Przemysław Haraszkiewicz, 9, Denis Matuszewski, 6, Dominik Więcek. Grzegorz Kopernicki jest trenerem Karin. Ależ tutaj błąd i teraz mogą to wykorzystać. Na szczęście dla gospodarzy nie wykorzystali Górnicy, a idziemy już w drugą stronę. Więcek w końcu dostrzegł Haraszkiewicza, ale te podanie było za lekkie, nie w tempo. Mamy jednak jeszcze aut, Łoboda. Łoboda do Płonki, Płonka na Chrebecki. Łoboda teraz w kwadracie pograli piłkarze Kariny, Haraszkiewicz, Płonka, Matuszewski, no taka gubińska tiki-taka, ale było tego zbyt dużo, zbyt koronkowo, zbyt niedokładnie, szczególnie te ostatnie podanie. Mateusz Jeleń ustawił piłkę na piątym mecz. Wodecki do środka. Piłka dla gospodarzy. Jeszcze przypomnę Państwu arbitrów dzisiejszego spotkania. Piotr Idzik jako główny na liniach. Mariusz Borkowski oraz Szymon Cyferkowski, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. A konkretnie arbitrzy z Poznania. Szymański. Płonka, Haraszkiewicz, tutaj na jeden kontakt, chcieli to rozegrać, nie wyszło jednak. Za łatwo mam wrażenie. Tutaj przedarli się piłkarze Górnika na połowę Kariny, a konkretnie w okolice pola karnego i jeszcze tutaj jest rzut wolny. Out dla Górnika. Piłkę ma w rękach Mateusz Michalski. Cały czas tam się rozgrzewają
piłkarze rezerwowi na pewno z biegiem czasu pojawią się zmiany w jednym i drugim zespole. Uderzenie techniczne broni Radziński. Uderzał Dawid Niedźwiecki, ale tutaj Dawid Radziński wygrał ten pojedynek. Dobrze, że tam zabrakło kolejnego piłkarza Górnika przy dobitce, no bo wtedy raczej Radziński po raz drugi w tym spotkaniu musiałby wyciągać piłkę z siatki, a tak cały czas 0-1 i cały czas pozostajemy w tym spotkaniu o pełną pulę. Remis też oczywiście nie będzie tutaj tragicznym wynikiem, ale gramy na pewno o 3 punkty. Teraz na Chrebecki do Staszkowiana. Pojedynek biegowy. Adrian Dziedzic. Nie, to Kacper Capiga, przepraszam, on tę piłkę wybił. No i teraz Karina ma szansę coś stworzyć, bo znów szykuje nam się mocny wyrzut piłki z autu Staszkowian na Haraszkiewicza. Szansa i gol! 1-1! Ależ tutaj dużo niefrasobliwości w poczynaniach chybnych piłkarzy Górnika Zabrze. No i ta bramka pada, ta piłka jeszcze po rękach Mateusza Jelenia i ostatecznie zatrzepotała w siatce. Mamy remis 1-1, 52 minuta. No lepiej tej drugiej połowy rozpocząć się nie dało. 51 minuta spotkania. Dominik Więcek. Dominik Więcek zdobywcą tego gola. Gubin, czekamy na zdobycie drugiej bramy, śpiewają kibice i na pewno nie mamy nic przeciwko temu, ale też nie odbierajmy szansy Górnikowi, bo oni z pewnością będą walczyć tutaj do ostatniej sekundy, bo oni też tych punktów potrzebują. Ależ świetnie nabiegł na tę piłkę, odważnie Dominik Więcek, nie bał się konsekwencji w postaci faulu, że może tam zostać mocno pokrzywdzony, no mówiąc tak kolokwialnie, ale ruszył odważnie, bez paniki, na tą piłkę nabiegł, uderzył mocno, ta piłka tam jeszcze nabrała takiej dziwnej rotacji, no i bramkarz po prostu nie wiedział, jak ma się za tą interwencję zabrać, ta piłka po prostu tam po rękach mu poszła, po rękawicach. No i ostatecznie mamy remis, no i wszystko w tym meczu zaczyna się od początku. Teraz Patryk Szymański na rzut rożny, dobrze, że nie we własną bramkę, bo tak to z mojego tutaj stanowiska wyglądało. Mocno jeden na jeden. Dawaj, mocno, nie wpada, hej! Ej, panowie, żyjemy teraz! Wodecki. Wodecki, mocne, dobre dośrodkowanie, ale brawa dla Staszkowiana. Łoboda do Więcka, ten blokowany, ale zgodnie z przepisami. Mateusz Jeleń. Od razu wróciły lepsze tutaj humory, nastroje na ławce trenerskiej w ekipie Kariny Gubin. Myśli tutaj Grzegorz Kopernicki, kogo posłać do boju na te ostatnie minuty w tym roku tutaj, bo to już ostatni ligowy mecz w Gubinie. Oczywiście do końca meczu jeszcze bardzo dużo. Ta bramka naprawdę no, wpadła w takim momencie, najlepszym możliwym momencie dla Kariny, a więc bardzo szybko, bo tak naprawdę można spokojnie jeszcze tutaj myśleć o tym, by zdobyć 3 punkty. Łoboda, cały czas Jakub Łoboda, ale te podanie jednak do Matuszewskiego nie doszło. Cieszy to, że Denis już rozbiegał tę bolącą nogę.
teraz pressing zastosowany w Karinie, no i od razu zmusili do błędów defensywę Górnika. No i czekamy na jakieś niekonwencjonalne podanie, na jakieś niekonwencjonalne zagranie. Nazar. Aj, chyba powiedziałem to w nieodpowiednim momencie. No nic, gramy dalej. Aut dla Górnika. Minęła 10. minuta drugiej połowy. Dużo czasu przed nami, coraz chłodniej, ale na murawie jest gorąco i też na trybunach coraz głośniej. Mamy, proszę Państwa, informacje z pozostałych stadionów. Lechia Zielona Góra doprowadza do remisu. Jest 1-1 z Pniówkiem Pawłowice, gra Lechia. Rekord Bielsko-Biała, no już zgodnie z planem, punktuje Gwardka Tarnowskie Góry. Przez dłuższy czas był wynik remisowy 1-1, ale już rekord prowadzi 3-1. Uwaga, piłka w polu karnym przy piłce Karina, ależ tutaj zakręcił Wiktor Nachrebecki. Ta piłka jeszcze wylądowała na górnej taśmie. Padła bramka dla Odry Bytom-Odrzeński, Unia Turza Śląska, Odra Bytom-Odrzeński 2-2. No i do przerwy Ślęza Wrocław prowadzi u siebie z Wartą Gorzów Wielkopolski 2-1. Dzisiaj jeszcze ciekawy mecz w Jeleniej Górze o 17:00. Karkonosze kontra Górnik Polkowice. Matuszewski, Więcek na pole karne. Karina chce ten mecz wygrać. To widać, to słychać, to czuć. Wodecki. No nie wiem, czy tutaj był spalony. Wydaje mi się chyba, że jednak nie było tego offside'u. I teraz szansa dla Górnika. Brawo, Radziński! Ależ tutaj było niebezpiecznie. I ponownie on, Mateusz Chmarek. No jest to groźny piłkarz. Nie zdziwię się, jak niedługo będzie ten zawodnik brany pod uwagę w pierwszym zespole Górnika Zabrze, który, jak mówiłem wcześniej, jutro gra w Mielcu ze Stalą. Złe zagranie, ale też piłki nie opanował Haraszkiewicz. Wodecki, zgranie. Adrian Dziedzic zablokowany. Teraz Więcek oczywiście i ruszamy do przodu z piłką. No jednak zagubił się w tym dryblingu Dominik Więcek, ale już trzeba szybko wracać na swoje nominalne pozycje i bronimy. Mecz otwarty, tutaj muszą jeszcze być bramki w tym spotkaniu. Szykuje nam się strzał z daleka, ale najpierw jednak do środkowa. Nie, zgranie, nie, jednak od razu strzał. I to chyba był zły pomysł, to był zły wariant. Też przy okazji spalony, więc nawet gdyby ta sytuacja zakończyła się golem, to sędzia by tej bramki nie uznał. Z 5 metra Dawid Radziński. Będzie się działo tutaj do samego końca. I teraz rusza Haraszkiewicz, blisko niego Michalski. Michalski lepszy w tym pojedynku. Mateusz Jeleń do przodu, Nazar główką, świetnie, Łoboda. I teraz to Karina ma szansę, ależ kapitalny zwód Łobody. Cały czas Łoboda, jest już w polu karnym Kuba Łoboda. Zgranie, szkoda, że tam zabrakło Denisa Matuszewskiego. Jeszcze Nazar. I o co tu chodzi? Aha, okej, okay. Zawodnik Górnika mocno ucierpiał i sędzia tutaj przerwał grę. A to Mateusz Michalski, grający z numerem 16. Zmiana, proszę Państwa, będzie w zespole Kariny, nawet podwójna. Mateusz Szela i Kamil Antosiak za chwilę pojawią się na placu gry. Chyba zajdzie Denis Matuszewski, tak mi się wydaje. Tak, Denis Matuszewski opuszcza boisko, w jego miejsce Kamil Antosiak i też za chwilę druga zmiana. Go!
Kamil Antosiak, Mateusz Szela już na boisku. Chyba Jakub Łoboda opuścił murawę. Dobrze grał Jakub Łoboda, nie wiem dlaczego taka decyzja. Ale oczywiście trener Kopernicki wie lepiej. Ale tak, chyba nie ma na boisku Łobody. Teraz uwaga, no to dośrodkowanie nie było najlepsze. Tak, już mogę to potwierdzić. Jakub Łoboda poza placem boju. Bo inaczej tego się dzisiaj nazwać nie da. To jest po prostu plac boju, gdzie 22 gladiatorów walczy o jak najlepszy rezultat. Teraz Mateusz Szela na pole karne. Dobrze Mateusz to wrzucił, tyle że zabrakło tam ludzi w polu karnym. Teraz błąd techniczny piłkarza Górnika. Zabrze może to Więcek wykorzystać. Jednak piłka wybita, ale cały czas przy futbolówce utrzymuje się Karina. Rutkowski do Szymańskiego, ten za chwilę pewnie zagra do Płonki, a jednak wybrał bramkarza. Nie możemy grać do tyłu. Nazar, ajajaj. Tutaj tylko dajemy się wciągnąć bardziej, głębiej do defensywy. O to chodzi właśnie piłkarzom Górnika Zabrze. Oni przy piłce, oni tutaj szukają kolejnego strzału. Ale też bardzo niecelnie Dawid Niedźwiecki. No postawiłbym w tym meczu na taką tezę, że kto strzeli, ten wygrywa. A może remis? Choć na to raczej bym nie liczył, bo mecz jest zbyt otwarty, zbyt dużo tutaj się dzieje, zbyt jest dużo miejsca wolnej przestrzeni, by to tak się skończyło. Ale zobaczymy. Ej, Nazar, weź mi cofnij! Czemu mnie nie wysunie na 20 metr? On uderza, kurwa, on się cofnie. Bieroj! Łodecki. No to tutaj był spalony. Tak, teraz jest reakcja sędziego troszkę opóźniona. Ale najważniejsze, że słuszna. Błonka. Do środka do Staszkowiana. Nie, to nie było dobre podanie. Ogórek do Jelenia. Jeleń piłkę zagrywa do przodu bez kalkulacji, bez rozgrywania z obrońcami. Staszkowian. Taki mniej ciekawy okres w tym spotkaniu, ale zaraz pewnie się rozkręci, jak to było, proszę Państwa, w tym filmie. Chłopaki nie płaczą. Teraz błąd techniczny. Źle zabrał się z tą piłką Mateusz Chmarek. On doskonale sobie z tego zdaje sprawę. I to nas w tej sytuacji uratowało. No bo gdyby lepiej z tą piłką się zabrał, to miałby tylko tutaj praktycznie dogranie do środka i byłoby 2-1, a tak po prostu tutaj tym razem mieliśmy dużo, dużo szczęścia. A teraz Haraszkiewicz chciał wymusić, zdaniem sędziego, a więc żółta kartka za próbę oszukania arbitra. I chyba tutaj sędzia miał rację. Za łatwo tutaj chciał Przemek ten rzut wolny. No a jednak arbiter ma kilka spotkań w pierwszej lidze, no i jakieś doświadczenie z takimi sytuacjami też pewnie posiada, więc nie dał się nabrać. Teraz no poślizgnął się Mateusz Jeleń przy wznowieniu. Szela, Więcek, no teraz w tempo trzeba to zagrać. Więcek jednak sam uderzał, no chciał zostać MVP tego spotkania, choć i tak na pewno się wyróżnia. Haraszkiewicz sprytnie chciał przepuścić, to był dobry pomysł, dobry koncept.
Przemysława Haraszkiewicza, ale teraz już Górnik, prawa strona boiska, chyba te podanie było za mocne, ale zdążył ambitnie do tej piłki Aleksander Tobolik. Mięciutko w kierunku Adriana Dziedzica, dobrze na Chrebecki, Radziński. Jego nie ma, niedźwiedź! Strona, brawo, Topi! Dobra, pija, Wiktorek! Out. Dla Górnika. Na razie Górnik bez żadnych roszad w składzie. Cały czas ta sama jedenastka, która ten mecz rozpoczęła. Dwadzieścia minut drugiej połowy za nami. Aut dla Kariny. Staszkowian. Tutaj zabrakło komunikacji. I mamy rzut wolny, znaczy byłby, ale sędzia zobaczył, że Górnik jest przy piłce, więc zastosował przywilej korzyści. Teraz Antosiak. Od Górnik. Mateusz Michalski. Dawid Niedźwiecki, blisko niego Kamil Antosiak, brawo tutaj Antosiak, świetnie ograł, ale jednak piłka już wyszła poza linię boczną. Będzie aut dla Zabrzan. Mateusz Michalski. Będzie daleki wyrzut z autu. Michalski na piąty metr, Staszkowian, Dziedzic, Pawlak, Capiga, do bramkarza Jelenia, ten do Capigi, atakuje wysoko Karina, no i aut dla Górnika. Dwudziesta trzecia minuta drugiej połowy. Ponad 20 minut do zakończenia tego spotkania. 1-1. Taki widnieje obecnie rezultat w tym spotkaniu. Ale to jeszcze nie koniec emocji. Tutaj jedni i drudzy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Jeszcze nie postawili kropki nad i. Wodecki. No teraz szansa, ale dobrze. Płonka do końca wyczekał. Ale ostatecznie piłkę tracimy, cały czas Górnik, Wodecki, za dużo tego. Jeszcze strzał, ale tutaj nic z tego nie będzie. Od bramki Radziński. Dawaj, konsekwentnie panowie! Olo, niżej! Bez zmian, jeżeli chodzi o wyniki w trzeciej lidze. Nazar. Faulowany Haraszkiewicz. Musi interweniować sędzia. Już podniósł się z murawy kapitan Kariny. Jeszcze ma tutaj coś do powiedzenia Damianowi Płonce. To nie było najlepsze rozegranie. Nerwy na trybunach, nerwy na ławce, na Chrebecki. Też zbyt nerwowo. Teraz Chmarek, ależ ten zawodnik mi się dzisiaj podoba. Naprawdę nie zdziwię się, jak niedługo zobaczymy tego piłkarza w pierwszym zespole.
Teraz strzał, rykoszet, Radziński! Interwencja meczu, Dawid Radziński, top! Dudek Dance, Radziński Dance. To była jedna z najlepszych interwencji, myślę, w karierze, a na pewno w tym sezonie, Dawida Radzińskiego. No tą interwencją wydaje mi się, że no, zrobił sobie miejsce na kolejne występy. W następnych oczywiście, w kolejnych spotkaniach. Kapitalnie to wybronił Radziński. Szapoba dla golkipera Kariny. Ale to nie koniec zagrożenia, bo rzut rożny ma górnik. Świetnie Szymański. Czy wyjdziemy z kontrą? Więcek, ależ tutaj pokręcił Więcek. Ale tracimy piłkę, teraz wybija Staszkowian. I też źle tutaj rozegrali gracze Zabrza. Faul, faul i górnik od rzutu wolnego. 20 minut do końca tego spotkania, wciąż 1-1. Ale ten mecz może pójść naprawdę w dwie strony. On jest naprawdę bardzo wyrównany. Nie pamiętam tak wyrównanego spotkania tutaj w Gubinie. Tu spokojnie powinno być 3-3 i też byłby to wynik sprawiedliwy. Czujnie, Mati, czujnie przed pole! Rzut wolny dla Górnika. Panowie, koncentracja. Ostatni mecz w tym roku. Warto godnie pożegnać się z kibicami i wysłać im świetne zaproszenie na mecz z Piastem Gliwice. Teraz rykoszet! Oczywiście Górnik Zabrze często rywalizuje z Piastem Gliwice. Mówię oczywiście o zespole pierwszym. Te derby zawsze są elektryzujące, kiedy Gliwiczanie mierzą się z Zabrzem. Ale kibicowsko Górnik oczywiście bije na głowę Piasto. Piłkarze niekoniecznie, bo większość tych meczów derbowych wygrywa właśnie Piast. Tak też po cichu liczyłem, mówię, dzisiaj mecz z rezerwami Górnika, a za miesiąc przyjedzie pierwszy zespół, ale byliśmy blisko, bo Zabrze, Gliwice bardzo blisko siebie. Trwają dyskusje tutaj między piłkarzami. Sędzia ma dużo pracy. Mateusz Chmarek coś tam ma do powiedzenia rozjemcy dzisiejszego spotkania. Mateusz Michalski już jest gotowy, by rozpocząć grę z autu. Ogólnie mecz czysty, bez większych tam przerw, przewinień. Nie możemy narzekać teraz. Ładne to podanie było, nie ma, a jednak jest spalony i poprzeczka jeszcze Wodeckiego, ale wcześniej chorągiewka poszła w górę. Mimo wszystko ta akcja Górnika była naprawdę bardzo fajna. Przemyślana. A Wodecki, wiadomo, no, on już ma swoje lata, on już swoje w piłce zrobił. Nie zawsze jest ta dynamika u niego. To już nie te lata, tak? Jak już Państwu mówiłem w pierwszej połowie, kiedy tutaj grał w Zabrzu w tym pierwszym zespole przez dobrych 7 sezonów i tam oczywiście był wiodącą postacią w Górniku, ale teraz, no wiadomo, to już nie te lata, ale wciąż dobra dyspozycja. No technika zawsze, proszę Państwa, jest nawet w wieku lat 60, także tutaj tego się nigdy nie zapomina. Szybkość nie taka, ale technika, doświadczenie, opanowanie, rutyna, tego się nie zatraci. Teraz świetnie to odczytał Rutkowski. Mamy szansę 4-4. Więcek, pokazuje się Haraszkiewicz, teraz Szela. Szela, ojejejej, Mateusz Szela, to nie rugby, panie Mateuszu, ale akcja mogła się podobać. No nie do końca tak Mateusz wiedział, czy mam to strzelać, czy podawać. Wybrał jednak strzał, ale efekty Państwo widzieli. Mamy piłkę i cały czas to Karina teraz atakuje na Chrebecki. Staszkowian.
Cały czas Haraszkiewicz jest kompletnie niepilnowany, no teraz to już za późno. Ale i tak piłkę dostał Przemysław Haraszkiewicz, tyle że z rywalem na plecach. Antosiak, Haraszkiewicz, to może teraz, Haraszkiewicz sam, Przemek Haraszkiewicz i nie ma karnego. Zwija się z bólu Przemysław Haraszkiewicz, no mówię, VAR-u nie mamy. Z chęcią byśmy tutaj zaprosili sędziego do naszej kamery, do naszego monitora. Zaraz będę miał sobie okazję to obejrzeć jeszcze raz w powtórce, ale no to i tak już nic nie zmieni. Teraz uwaga, szansa, dośrodkowanie. No na pewno sędzia był bliżej tej całej sytuacji. Oglądam powtórkę, no nie wiem. Ciężka sytuacja, no mógł sędzia gwizdnąć, mógł też nie gwizdać. No raczej Przemysław by tak nie udawał, zobaczmy, on już dobrą minutę leży na murawie. Czerwona kartka dla kogo? Dla Piotra Leciejewskiego. Piotr Leciejewski nie wytrzymał tutaj nerwowo i został usunięty na trybuny. No Piotrek, zapraszam, możesz tutaj ze mną pokomentować, ale pewnie no Piotr teraz jest w takich nerwach, że raczej bałby mu się dać w tej sytuacji spławki. No Piotrek, drugi trener oczywiście, był bardzo blisko tej całej sytuacji. No, dosłownie miał ją na wyciągnięcie ręki, tak? No to było dosłownie, nie wiem, od niego 5 może metrów, więc na pewno widział tam kontakt, widział tam kopnięcie. Grzegorz Kopernicki też oczywiście tutaj widział rzut karny. Ciężka decyzja do podjęcia przez sędziego, VAR-u nie ma, więc no tutaj na pewno już nie cofniemy tego, choć sędzia jeszcze ma jakieś tutaj uwagi. Aha, chyba piłka ma mało powietrza. Pokazał, że piłkę trzeba wymienić, nie wiem, albo to źle zinterpretowałem. Cały czas ma jakieś tam, cały czas trwa jakaś narada między arbitrami przez słuchawkę, ale oczywiście, no do tej sytuacji wcześniejszej już arbiter nie wróci, karnego nie podyktuje, no trudno. Gramy dalej, walczymy dalej o te 3 punkty i teraz szansa, Więcek, nie ma spalonego, Więcek, lewa strona, Dominik Więcek jest już w polu karnym, Dominik Więcek, szansa na bramkę na 2-1, Więcek, no długo jest już przy tej piłce, Więcek sam kończy i Mateusz Jeleń, no to był za lekki strzał, by pokonać bramkarza Górnika. No o tej sytuacji na pewno się będzie dużo mówić, to była na pewno sytuacja kontrowersyjna. Takich sytuacji w tym meczu mieliśmy bardzo mało, ale ta na pewno będzie przez sztab głośno, mocno dyskutowana. Brakuje dzisiaj bębna, dlatego ten doping dzisiaj też nieco ograniczony. Spalony, a na nim Dawid Niedźwiecki. 12 minut, tyle jeszcze pozostało do końca tego spotkania. I teraz pytanie, czy to się utrzyma? Czy może któryś z zespołów zada ten ostateczny, decydujący cios? Rusza Staszkowian. Odważnie, sam tutaj w pojedynek z dwoma piłkarzami Górnika. Ale te zagranie do Więcka nie było dobre. Szymański. Na Chrebecki, do Szymańskiego i ten wycofa piłkę do Radzińskiego. Unoszą w górę ręce kibice, nie tak panowie, ale też weźmy pod uwagę, że piłkarze są już zmęczeni. Oni cały czas tutaj na wysokich obrotach i też wiadomo, boją się w tej minucie podjąć jakieś większe ryzyko. No i stąd te podania w kierunku bramkarza. No wynik jest taki sobie, na pewno lepiej ten mecz zremisować, jak go przegrać. Natomiast na pewno no, nie chcą Gubinianie popełnić jakiegoś głupiego błędu, który mógłby w ostateczności pozbawić ich jakikolwiek w tym meczu punktów. Więcek, już rozegraliśmy rzut wolny, Więcek na pole karne! I był tam Szymański, jeszcze Haraszkiewicz, Szela.
Haraszkiewicz tyłem do bramki, ładnie przyjął piłkę na klatkę piersiową. Haraszkiewicz jednak w piłkę trafił tam zawodnik Górnika, ale jeszcze jest Staszkowian Antosiak! Dobry strzał, tyle że troszeczkę za lekki. Ta piłka jeszcze przed bramkarzem skozłowała, czym utrudniła interwencję, ale jednak skutecznie. Mateusz Jeleń, a piłkę ma Karina. Rzut wolny dla gospodarzy. Olo! 6! Olo, 6! Dawaj na pozycję! 10 minut do końca tego spotkania. Szela. Haraszkiewicz. Out. Dla Kariny. Damian Płonka. Płonka, Antosiak, tyłem do bramki, Antosiak, ambitnie Płonka, jeszcze Więcek, teraz Szela, szansa Szela do Więcka. Przekombinowali, przedobrzyli troszkę Gubinianie, ale to jeszcze nie koniec. Rutkowski. Rutkowski do Szeli mocno, ale tutaj skutecznie blokowany piłkarz Kariny. Mateusz Szela nie mógł tej piłki wyłuskać. Był atakowany, ale oczywiście zgodnie z przepisami przez Kacpra Capigę. To też bardzo młody piłkarz. W ogóle bardzo młody zespół Górnika. Capiga, proszę bardzo, 2005 rocznik. A więc no, zawodnik, który ma niespełna 19 lat. Mamy też piłkarzy z rocznika 2007, jak bramkarz Mateusz Jeleń. Także na pewno są tutaj perspektywy w Zabrzu. No na tym tak powinny wyglądać, tak powinny funkcjonować rezerwy klubu, który przecież na co dzień gra w Ekstraklasie, tak? Dlatego te rezerwy są takim, można powiedzieć, takim kluczem do tych wielkich drzwi. Bo jestem przekonany na przykład, że taki Mateusz Chmarek dzisiaj, no on prędzej czy później w pierwszym Górniku zadebiutuje. Teraz Więcek. Więcek, dlaczego Dominik nie podaje do Staszkowiana? Teraz dopiero w końcu dostrzegł tam Kacpra. Kacper Staszkowian, zablokowane jego dośrodkowanie. 8 minut do końca tego spotkania. Więcek. Kółeczko jedno, drugie, teraz Staszkowian i gramy cały czas tą lewą stroną. Staszkowian. No niestety tam nie było nikogo na 11 metrze, ale cały czas piłkę ma Karina, a Górnik szykuje podwójną zmianę. Nazar. Nazar do Płonki, teraz Antosiak. Też zblokowane jego dośrodkowanie. I teraz spokojnie Szymański do Radzińskiego. Radziński do Szymańskiego i budujemy akcję od podstaw. Nie ma co ryzykować, tak jest. Brawo, Dawid Radziński. Świetny dzisiaj jest Radziński w bramce. Wiele razy ratował nas przed utratą bramki. No i teraz też będzie musiał nas uratować, bo Górnik w ataku, ale niestety nie ratuje, bo na listę strzelców wpisuje się Mateusz Chmarek. 2-1 dla rezerw Górnika Zabrze. Mówiłem, że ten Mateusz Chmarek to jest niesamowity gość. Wspomnijcie Państwo moje słowa. W następnym roku myślę, że już tego piłkarza będziemy oglądać w Ekstraklasie. Druga bramka w tym spotkaniu Mateusza Chmarka. No szkoda, że w takim momencie, gdzie naprawdę Gubinianie przejmowali inicjatywę, byli coraz lepsi, coraz pewniejsi w tym, co robią i pachniało tą drugą bramką. Też pewnie będzie mnóstwo dyskusji o tym rzucie karnym, który nie został podyktowany na Przemysławu Haraszkiewiczowi. Na Przemysławie oczywiście Haraszkiewiczu, bo no tutaj dyskusje na pewno na ten temat będą, to nie ulega wątpliwości. Podwójna zmiana w zespole Górnika Zabrze.
Mateusz Kulik i Miłosz Rogula za chwilę na placu gry, a schodzą Aleksander Tobolik, a także Adrian Dziedzic. Pięć minut, proszę Państwa. Tyle czasu ma Karina, by w tym meczu doprowadzić do remisu. No bo raczej o zwycięstwie już być mowy nie może. Choć nie takie sytuacje, nie takie rzeczy piłka widziała. Natomiast bądźmy obiektywni i bądźmy realistami. Remis tutaj w tym meczu będzie wielkim sukcesem dla nas. Jeżeli chodzi o obraz tego meczu, z pewnością tutaj na pewno Karina na porażkę nie zasłużyła, ale za zasługi się punktów nie przyznaje, więc ten wynik jest korzystny dla Górnika. Kolejne dwa mecze Karina też ma bardzo ciężkie, to będą spotkania wyjazdowe do dalekich Tarnowskich Gór, się udamy za tydzień. I też będzie wyjazd do Polkowic, troszkę bliższy. 25 listopada zakończymy ten rok. W trzeciej lidze ten mecz z Górnikiem Polkowice będzie już rozgrywany awansem. No i oczywiście dwa tygodnie później od zakończenia rozgrywek trzecioligowych w tym roku jeszcze mamy spotkanie z Piastem Gliwic. Szkoda mi, proszę Państwa, piłkarzy Kariny, bo naprawdę widać, że dali z siebie maksa, dali z siebie wszystko. Walczyli, nie odpuszczali. Walczyli tutaj o każdy centymetr boiska i nie zostali nagrodzeni. Osiemdziesiąta siódma minuta. Kacper Staszkowian. On z autu na pole karne. Może teraz jeszcze uda się wyrównać. Ale no, ten strzał był nieczysty. Nieczysto w piłkę trafił pomocnik Kariny. No i to ułatwiło zdecydowanie interwencję bramkarzowi Górnika. No, Górnik chce ten mecz zamknąć. Bramka na 3-1 na pewno by już pozbawiła jakichkolwiek szans w tym meczu Karinę, chociażby na remis. Wraca Przemysław Haraszkiewicz. Ależ to świetnie Przemek zrobił. No, wraca Przemysław do tej swojej najlepszej dyspozycji, z której jest znany. Świetnie, po prostu świetnie to zrobił. No i jeszcze jakby z tego poszła jakaś ciekawa akcja, a najlepiej bramka, no to byłaby to wielka sprawa. Górnik się broni całą jedenastką. Wszyscy piłkarze Górnika Zabrze. Na własnej połowie, łącznie z Wodeckim. Górnik gra już na obronę wyniku, to jest obrona Częstochowy. A Karina próbuje jeszcze tego meczu nie przegrać, chociażby zremisować. Powiem Państwu szczerze, dzisiaj jadąc tutaj do Gubina, typowałem wynik 2-2. Tak jakoś miałem takie wrażenie, że będzie dużo bramek i mecz bardzo wyrównany i co się zakończy remisem 2-2. No i zobaczymy, no jest to jeszcze możliwe. Do końca 2 minuty. No i na pewno z 2-3 jeszcze będzie doliczone, więc 5 minut pogramy. W tym meczu jeszcze na pewno, a teraz faul w ataku Kacpra Staszkowiana i dezaprobata na trybunach. Gasną te nadzieje na dobry wynik, ale proszę Państwa, bądźmy spokojni, na razie jeszcze to jest bezpieczne miejsce Kariny. Spadek nam raczej nie grozi. Są gorsze zespoły w tej lidze. Starowice Dolne, rezerwy Rakowa Częstochowa. Także tutaj na pewno nie jesteśmy zespołem do spadku. No to trzeba od razu sobie powiedzieć jasno, że to nie jest zespół, żeby miał spaść z tej ligi. Sukcesu z poprzedniego roku nie poprawimy raczej, ale też myślę, że
Spokojnie się utrzymamy. Jeszcze tam Odra Bytomodrzeński też z jej formą różnie. Gwarek Tarnowskiej Góry. Unia Turza Śląska, więc na pewno Sidon Gorzów Wielkopolski. Więc naprawdę są jeszcze słabsze drużyny, więc raczej tutaj o utrzymanie jestem spokojny, aczkolwiek wiadomo, że trzeba te punkty robić, jak najszybciej te punkty zdobywać, by już być pewnym, chociaż te 3-4 kolejki przed końcem sezonu, pewnym bytu w tej lidze. Walczymy o remis. Kacper Staszkowiat, wysokość pola karnego, prawa strona. Może teraz, może to jest ten moment, może to jest ten czas, by w tym meczu doprowadzić do remisu. Staszkowiat, zamieszanie będzie, rzut rożny, a więc jeszcze szansa, jeszcze nadzieje w nas nie gasną. 3? Chyba 3 minuty, proszę Państwa, zostały przedłużone. Tak jest, 180 sekund potrwa ten mecz jeszcze. Rzut rożny wykonany. Kamil Antosiak, no ładnie to uderzył. No ta piłka szła w światło bramki. Gdyby ten strzał nie był zblokowany, to kto wie, czy nie bylibyśmy gola roku na tym stadionie. Kolejny aut i znów w roli głównej Kacper Staszkowian, tym razem inaczej, nie w pole karne, a do Szeli na krótko, strzela, chyba za głęboko, ale dobrze, jeszcze jest szansa, słupek Rutkowskiego. No raczej to miało być zgranie do Haraszkiewicza Rutkowskiego, a wyszło z tego niekonwencjonalne uderzenie. No i piłka odbiła się od słupka. Pierwsza minuta z tych trzech doliczonych właśnie upłynęła. Jeszcze dwie. Jeszcze myślę jedną. Może dwie sytuacje stworzy sobie w tym spotkaniu Karina. Górnik już się broni. Górnik już atakować w tym meczu nie będzie. Piłkę wybija Hubert Ogórek. Płonka na Chrebecki. Płonka do środka. Szymański, Rutkowski. Do tyłu, ale to... No przy takim wyniku trzeba jednak grać te piłki do przodu, nawet na aferę. Takimi podaniami w kierunku bramkarza niczego nie zdziałamy. Nic nie wskuramy takimi zagraniami. Teraz Szymański, Haraszkiewicz, tutaj zabrakło komunikacji, faul. O to chodziło graczom Górnika Zabrze, by właśnie zyskać kilka cennych sekund. No i powoli, proszę Państwa, musimy się przygotować na porażkę w tym spotkaniu. Ale Karina na pewno wcale dzisiaj słabsza nie była. Mecz był wyrównany i wynik remisowy byłby najbardziej tutaj wynikiem sprawiedliwym, ale tak jak mówiłem, liczą się bramki w piłce. A dzisiaj o jedną bramkę więcej zdobył Górnik Zabrze. Jeszcze rzut rożny. Górnikowi się nie spieszy, aż Mateusz Nazar musiał po tą piłkę pobiec i tutaj podać ją do narożnika. Powoli kończymy ten mecz Górnikowi. W to gra i oni tutaj będą sobie spokojnie przy linii bocznej stać. Jeszcze kolejny rożny, tak chyba, więc no, lada moment sędzia ten mecz zakończy, a właśnie zrobił to w tym momencie Karina Gubin. 1, Górnik 2, Zabrze 2. Taki mamy końcowy wynik tego spotkania. Po dobrym, zaciętym meczu przegrywa Karina ostatni tegoroczny mecz tutaj w Gubinie. Przypomnę, jeszcze dwa wyjazdy i mecz w Pucharze Polski. O tyle oczywiście ode mnie. Życzymy Karinie, żeby się tutaj nie załamywała i dalej walczyła i dalej tutaj nam sprawiała wiele radości, bo na pewno ten zespół jeszcze wiele radości nam dostarczy. Kamil Pielarz tutaj mecz komentował. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia również.